Witam obecnie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy rozważali lekcję biblijną zatytułowaną Bóg pragnący przebaczyć w oparciu o księgę proroka Jonasza. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Księga Jonasza, 2:10. Księga Jonasza ukazuje między innymi, iż Bóg chętniej przebacza nam, niż my przebaczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. Historia Jonasza, dość niezwykłego posłańca pańskiego, jest jedną z lepiej znanych historii biblijnych. Prorok został powołany przez Boga, by ostrzec mieszkańców Niniwy przed zbliżającą się zagładą. Jonasz doszedł do wniosku, że ludzie ci mogą okazać skruchę i porzucą grzech, a Najwyższy im przebaczy i odwoła karę. Będąc prawdziwym prorokiem, Jonasz wiedział, że Boży plan zakłada ocalenie Niniwy, a nie jej zniszczenie. Być może dlatego postanowił uciec. Jednak co w wyniku działania czynników pozostających poza jego kontrolą, prorok zmienił zdanie i usłuchał pańskiego polecenia. W odpowiedzi na przesłanie Jonasza mieszkańcy Niniwy uwierzyli w otrzymane ostrzeżenie i okazali skruchę w sposób, w jaki od dawna nie miało to miejsce ani w Judzie, ani w Izraelu. Tymczasem prorok musiał się jeszcze wiele nauczyć. Historia ta ukazuje, jak cierpliwie Bóg uczył swojego surowego i upartego sługę oraz wyjaśnia, czym jest łaska, miłosierdzie i przebaczenie. Część na niedzielę nieposłuszny prorok. Przeczytamy obecnie wersety od 1 do 2 rozdziału, 1 werset. Jonasz, syn Amitaja. Doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawości doszły do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał popłynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wrzucali do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy los, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze
im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc, o Panie, nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Niezbyt wiele wiemy o samym Jonaszu i jego pochodzeniu. W Księdze Królewskiej czytamy, że mieszkał on w północnej części Izraela i działał w 8 wieku przed naszą erą. Z tego samego wersetu dowiadujemy się też, że prorok przepowiedział ekspansję terytorialną Królestwa Izraelskiego. Niniwa była niegdyś jednym z 3 największych miast Asyrii, kraju leżącego nad rzeką Tygrys, ponieważ Bóg jest władcą wszystkich narodów i wszyscy ludzie są odpowiedzialni wobec Niego, posłał On swego sługę Jonasza, by ostrzegł mieszkańców Niniwy przed nadchodzącą zagładą. Pańskie polecenie zapisane jest w Jonasza 1:2. Mów przeciwko niej. Można przetłumaczyć także mów do niej. Asyryjczycy byli znani z okrucieństwa. Około 100 lat później prorok Nachum nazwał Niniwę krwawym miastem. Pełno w nim łupu, nie ma krańca grabieży. Jonasz został posłany, by przekazać Boże przesłanie właśnie takim ludziom. Obok innych czynników być może właśnie lęk przed znienawidzonymi Asyryjczykami wpłynął na postępowanie Jonasza. Gdy prorok otrzymał od Boga polecenie udania się na wschód do Niniwy, postanowił się zbuntować i uciekł na zachód, wsiadając na statek do Tarszyszu. Początkowo wydawało się, że plan Jonasza się powiedzie, ale Bóg zesłał potężną burzę, by nauczyć swego sługę, iż nie może się przed nim ukryć. Prorok uciekał, bo nie chciał zrobić tego, co Pan od niego wymagał. Dzisiaj ludzie także mają wiele powodów, by uciekać od Boga. Niektórzy robią to, bo Go nie znają. Inni odrzucają prawdę o Jego istnieniu i nie wierzą Jego słowu. Choć ludzie mają ku temu różne powody, w wielu przypadkach robią tak, ponieważ czują się winni z powodu swojego sposobu życia. Jeśli nie istnieje siła wyższa, przed którą byłbym odpowiedzialny, to dlaczego nie miałbym robić to, na co mam ochotę, co mi się podoba, powiadaje. Są nawet tacy chrześcijanie, którzy miłują Boga, gdy On wzywa ich do zrozumienia czegoś, czego nie chcą zrobić, czegoś, co sprzeciwia się z ich egoistyczną naturą. Przeczytaj Księgę Psalmów 139 od 1 do 12. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśli moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa w moim języku, a Ty, Panie, już znasz jej całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba,
Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcach morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. I gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. I noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Co jest zasadniczą treścią tego fragmentu psalmu? Jakie uczucia budzi w Tobie ta fundamentalna prawda? Spójrz na nią z tej strony. Wierzymy, że Bóg nie tylko widzi wszystko, co robimy, ale także zna nasze myśli. Czy żyjemy stosownie do tej świadomości? Czy też staramy się zagłuszać swoje sumienie? A może tak przywykliśmy do tego, iż przestaliśmy się z Nim liczyć? Tak czy inaczej, jak zmieniłoby się Twoje postępowanie, gdybyś od czasu do czasu na nowo został wyczulony na fakt, iż Pan zna każdą Twoją myśl. Amen.